Prawdziwa historia jazdy na gapę w ramach Dni Otwartych Wrocławskiego MPK. Ta praca nie jest monotonna, ciągle się coś zmienia. Akcja mieszkańców Jagodna w sprawie budowy torowiska tramwajowego. Walczymy o tramwaj na Jagodno. Dni kromki chleba we Wrocławiu. Wydając rocznie 160 tysięcy posiłków, musimy też mieć środki na to. Łukasz Kocur, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na informacje Echo 24. Czy komuś z Państwa zdarzyło się kiedyś podróżować komunikacją miejską bez biletu? O takich sytuacjach opowiada wystawa Prawdziwa historia jazdy na gapę. To tylko jedna z propozycji przygotowanych dla Wrocławia z okazji Dni Otwartych MPK. Nasz reporter Piotr Błachut zwiedził zajezdnię, wsiadł do symulatora jazdy tramwajem, ale także, co równie ważne, na czas wrócił do redakcji, aby Państwu o tym opowiedzieć. Pytał także Wrocław o opinię na temat miejskiej komunikacji publicznej. MPK Wrocław i miłośnicy komunikacji miejskiej przygotowali we Wrocławiu prawdziwe święto transportu, a wszystko w ramach Europejskiego Tygodnia Mobilności, który ma na celu zachęcanie mieszkańców do korzystania z ekologicznych środków podróżowania. Jest taki jeden dzień w roku, dzień otwarty MPK Wrocław, gdzie otwieramy swoje drzwi i wpuszczamy naszych pasażerów i wtedy rzeczywiście mogą zaglądać wszędzie. Chcemy pokazać się trochę od kuchni. Na co dzień nie do końca jakby jest to wszystko widoczne. Też rzadko kiedy jest okazja do tego, żeby usiąść chociażby za sterami tramwaju i zobaczyć, jak ten kokpit wygląda. Podczas dnia otwartego MPK Wrocław obecni byli kierowcy i motorniczy, którzy pomagali najmłodszym pasażerom w kierowaniu tramwajami. Co przewoźnicy myślą o swojej pracy? Ta praca nie jest monotonna. Od dziecka chciałem prowadzić tramwaje, więc właśnie dlatego trzymam się kurczowo tego, co robię. Lubię to, co robię. Czasami krew psują oczywiście pasażerowie. Chodzi o dobieganie do tramwaju stojącego na światłach. Nie zawsze możemy poczekać na tego następnego pasażera dobiegającego ze względu na sygnalizację świetlną, realizację rozkładu jazdy, system ITS. Żeby zachować płynność jazdy, trzeba po prostu zamknąć drzwi i ruszyć. Obecni w zajezdni tramwajowej mieszkańcy Wrocławia podzielili się z nami swoim zdaniem na temat komunikacji miejskiej. No ogólnie jestem zadowolony. Przede wszystkim za mało tramwaju, po prostu za mała częstotliwość jazdy. W tej chwili jestem zadowolona. Już nie można narzekać. Mimo tego, że ja chodzę jeszcze przy dwóch kulach, skaczę jak kangur i też nie wejdę do takiego tramwaju, jeżeli nie ma pod tego murka takiego. No jest strasznie, tak jak dla nas. I musimy liczyć się z tym, że częściej pasażer, któremu coś nie odpowiada, do nas się poskarży, niż pochwali naszą pracę. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego i rzeczywiście nie ma dnia, żeby jakieś skargi nie wpływały do nas. No największą bolączką pasażerów na pewno jest kwestia punktualności, ale też nie zawsze mamy wpływ na to, jak poruszamy się po Wrocławiu. Jak wiemy, wszyscy borykamy się w godzinach szczytowych z korkami i dotyczy to również komunikacji miejskiej. Każda tak naprawdę skarga na to, że coś nie działa tak, jak powinno, jest oczywiście rozpatrywana. Wiele wniosków wyciągamy również z tych zgłoszeń pasażerów i wdrażamy do naszej codziennej pracy. Dzień otwarty MPK najbardziej spodobał się dzieciom, które nie mogły narzekać na brak atrakcji. Europejski Tydzień Mobilności potrwa do 22 września. Warto podkreślić, że jeżeli chcemy żyć w czystym mieście i oddychać świeżym powietrzem, powinniśmy jak najmniej poruszać się samochodami, a częściej wsiadać na rower czy korzystać z komunikacji miejskiej. Dla Echo 24 Piotr Błachut. Wrocławskie osiedle Jagno. Mieszka tutaj 10 tysięcy ludzi, którzy narzekają o brak komunikacji z centrum miasta. Kto nie ma samochodu, nie ma się jak dostać do pracy. Władze Wrocławia obiecywały budowę linii tramwajowej właśnie na Jagodno, ale wycofały się z obietnic. Dlatego mieszkańcy zorganizowali akcję Za tramwaj na Jagodno. Rada Osiedlowa się nie zniechęca i zbiera podpisy w sprawie torowiska. Na Jagodnie była Patrycja Nawrocka. 30 minut. Tyle mieszkaniec Jagodna jedzie autobusem w godzinach szczytu do najbliższego tramwaju. Może wybrać jeszcze transport własnym pojazdem, jednak samochód równa się korek. Coraz to nowe osiedla się budują. Kolejne 2-3, prawda, widać, że już są na wykończeniu, a dojechać do miasta po prostu nie ma jak. Ani do pracy, ani do szkoły, ani do lekarza, ani na pocztę. Mieszkańcy sugerują, że dobrym rozwiązaniem byłby tramwaj, jednak miasto nie planuje w najbliższym czasie budowy torowiska na Jagodnie. Dlatego mieszkańcy uruchomili własny. Dziś na Jagodnie odbył się piknik wraz z happeningiem. Walczymy o tramwaj na Jagodno.
chcielibyśmy, żeby nasze osiedle było skomunikowane z centrum właśnie przez masowy środek komunikacji, bo tylko w ten sposób można rozwiązać jakiekolwiek problemy z rosnącą ilością samochodów na osiedlach peryferyjnych i nie tylko. Okazuje się, że na Jagodnie legenda o tramwaju krąży już od dawna. Na pomysł tramwaju na Jagodno wpadł Urząd Miejski, ponieważ to on w 2012 roku wymyślił ideę na Euro 2012, aby tramwaj był aż do samych granic miasta. Niestety pieniądze, które były na ten cel przeznaczone, musiały być zwrócone do Unii Europejskiej, ponieważ nie wykorzystano, a my tylko kontynuujemy ten pomysł, który miało miasto. Na ulicy Jagodzińskiej można podpisać petycję. Pomysłów jest wiele. A wystarczy przedłużyć obecną linię o około 3 km, puścić na przykład tramwaj 15, który przejeżdża przez całe miasto. Ile osób zrezygnuje wtedy z pojazdu? Prawie nikt nie będzie jechał, kto mieszka w tym rejonie z samochodem, się nie będzie opłaciło. Rada Osiedlowa wspiera podróżowanie komunikacją miejską za pomocą specjalnych nalepek. Nalepkę, którą chcielibyśmy przylepiać, rozdawać kierowcom, którzy muszą poruszać się samochodami, pokazać, że mogliby zostawić te samochody i przesiąść się do komunikacji miejskiej, zmniejszając korki w mieście, spaliny. Na Jagodnie mieszka już około 10 tysięcy ludzi. Władze miasta szacują, że w najbliższym czasie liczba ta zwiększy się 3-krotnie. Jak więc udrożnić ruch? Mieszkańcy będą walczyć o odpowiedź od magistratu. Dla Echo 24 Patrycja Nawrocka. Kto lubi chleb ze smalcem i grochówkę, mógł wybrać się na Dni Kromki Chleba we Wrocławiu. Przygrywała orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej z Domianowa. Pogoda, proszę Państwa, nie dopisała, ale apetyt na szczęście tak. Posiłki rozdawało 500 wolontariuszy. Dni po raz drugi zorganizowała na wrocławskim Placu Solnym Caritas Archidiecezji Wrocławskiej. Po to, by zwrócić uwagę na potrzeby mniej zamożnych wrocławian i przy okazji wspomóc ich finansowo. Chleb skosztował nasz reporter Marian Maciejewski. W radosnym korowodzie wolontariusze przeszli z Ostrowa Tumskiego na Plac Solny. Tam podczas kiermaszu rozdawali chleb ze smalcem, grochówkę, ale też zbierali pieniądze na pomoc potrzebującym. Naprawdę są ludzie, którzy tęsknią za chlebem. Widzimy to w naszych jadłodajniach we Wrocławiu, w Oławie. Wydając rocznie 160 tysięcy posiłków, musimy też mieć środki na to. I właśnie temu ma między innymi służyć ta akcja, też uwrażliwieniu nas wszystkich na potrzeby osób najbardziej potrzebujących, najbardziej ubogich. Jednym z wolontariuszy jest Paweł Wenderski ze Środy Śląskiej, dwukrotny zwycięzca szansy na sukces. Działalność ta rozpoczęła się od częstych koncertów charytatywnych, częstych spotkań w ośrodkach caritasowskich. Stąd też poczułem chęć niesienia pomocy innym osobom, nie tylko w formie koncertów. Zacząłem organizować sam koncert, zacząłem organizować zbiórki. Wraz z naszą katechetką właśnie założyliśmy oficjalnie szkolne koło Caritas. Zaprosiliśmy ówczesnego dyrektora Caritas i tak włączyliśmy się w poczet wolontariuszy i opiekunów. Jesteśmy na jarmarku, podczas którego sprzedajemy wyroby uczestników niepełnosprawnych osób z warsztatów terapii zajęciowej, między innymi z Henrykowa. Dzięki temu będziemy mogli na przykład wyjechać na wycieczkę. Dni Kromki Chleba to jedna z wielu akcji wrocławskiej Caritas. Teraz organizacja ta chce jeździć po parafiach archidiecezji, informując o swoich działaniach, ale nie tylko. Także zachęcając do zakładania parafialnych zespołów Caritas, które mogą skuteczniej i lepiej ogarnąć ludzi potrzebujących, tych, którzy nie mają tego przysłowiowego chleba codziennego, a także wesprzeć ich swoją obecnością. Jeszcze do niedawna zaniedbana, a także kojarząca się z zakładami pogrzebowymi. Dziś nie do poznania. Mowa o ulicy Świętego Antoniego we Wrocławiu, która odzyskuje blask. Właśnie zakończyła się jej przebudowa. Remont rozpoczął się miesiąc temu, a jego efekty oceniają mieszkańcy. O ich opinię pytała nasza reporterka Klaudia Nawrocka. Metamorfoza ulicy Świętego Antoniego przebiegała pod nazwą Święty Spokój. Celem organizatorów było stworzenie tutaj w tym miejscu takiej sfery relaksu, gdzie będzie można odpocząć od miejskiego zgiełku. Więcej na ten temat opowie mi pan Przemysław Filar z Towarzystwa Upiększania Miasta Wrocławia. Dzień dobry. Dzień dobry panie Przemysławie. Dzień dobry. Proszę mi powiedzieć,
co było celem? Co spowodowało, że postanowili Państwo przebudować ulicę Świętego Antoniego? Wszystko zaczęło się od tego, że spotkaliśmy się z prezydentem Dutkiewiczem w momencie, kiedy już były przygotowania do otwarcia parkingu pod Narodowym Forum Muzyki. Ten olbrzymi parking za 100 milionów złotych powinien służyć nie tylko tym, którzy bezpośrednio tam zaparkują, ale chcieliśmy, aby też przestrzeń wokół niego, bliżej czy dalej, zmieniła się tak, aby i inni zyskali we Wrocławiu. No i padło na ulicę Świętego Antoniego właśnie dlatego, że ona jest tak blisko, jest ulicą, która już żyje. Tutaj nie musimy robić jakiejś gigantycznej zmiany, nie musimy ludzi namawiać, aby na siłę trochę ich ściągnąć. Ta ulica cały czas funkcjonuje, jest bardzo fajna. Oczywiście pewnych rzeczy brakowało. No i przede wszystkim brakowało zieleni, brakowało trochę drewna i innych takich naturalnych materiałów. I chcieliśmy też, aby przyszli tutaj nie tylko piątkowo-sobotni imprezowicze, ale też ludzie w innych przedziałach wiekowych, inne grupy mieszkańców Wrocławia. No i tutaj czuję się bardzo szczęśliwy, ponieważ widzimy tutaj i dzieci, i osoby starsze, które czują się bardzo fajnie. Od jednej ze starszych mieszkanek okolicy usłyszeliśmy, że się cieszy, że jest naprawdę spokojnie. Właśnie wspomniał Pan o drewnie. Jak te balustrady drewniane sprawdzą się zimą? Czy będą zdejmowane, czy zostaną tutaj przez cały rok? Na odpowiedź na ten temat jeszcze czekamy. Liczymy na to, że się uda. Tym bardziej, że nam remont się trochę przedłużył i otwieramy na początku jesieni. Więc dobrane zostały w ten sposób rośliny i też drewno, aby wytrzymały jesień i także zimę. Warto dodać, że przecież ostatnia zima we Wrocławiu była bardzo łagodna. Mieliśmy właściwie niecały miesiąc taki śnieżny, mroźny, więc powinno to wszystko bezproblemowo wytrzymać. Troszeczkę bardziej bym się martwił, czy ktoś tego nie zniszczy, ale mam nadzieję, że też zieleń uspokaja obyczaje. Trwa ogólnopolski festiwal filmowy Kino Dzieci. W tym roku pod hasłem Podróże maluchy mają okazję obejrzeć bajki i wziąć udział w warsztatach plastycznych, ale nie tylko. We Wrocławiu festiwal jest organizowany przez Kino Nowe Horyzonty. Małe i duże filmowe podróże, czyli tegoroczna edycja festiwalu filmowego Kino Dzieci. W tym roku zawitało w 27 miastach w Polsce i po raz trzeci również we Wrocławiu. Kino Dzieci to jest taka propozycja dla dzieciaków w wieku 4-12 lat i chcemy w ramach tego festiwalu pokazać im to, co najfajniejszego w filmach dla dzieci, czyli mnóstwo przygód, mnóstwo niespodzianek, trochę magii, różne zakątki świata, trochę z atrakcji przy filmach, ale troszeczkę też dookoła nich po projekcjach. Te przy filmach to głównie seanse z muzyką na żywo, na otwarcie i na zamknięcie festiwalu, ale także spotkania z podróżującymi rodzinami, tak żeby wszyscy się inspirowali tym, że to jest w sumie nie takie trudne spakować się i wyjechać z dzieciakiem gdzieś w jakąś bliższą lub dalszą podróż. Szykujemy też po seansach tutaj w holu kina taką grę terenową, podchody, żeby też powiedzmy w pierwszą taką małą podróż ruszyć gdzieś na terenie kina. Będziemy robić własną książkę, atlas podróży. Będziemy też robić mapę świata i zaludniać ją zwierząt, więc mnóstwo takich plastycznych, artystycznych działań zapewniamy. Bardzo fajna inicjatywa, szczególnie dla takich maluchów, a film z muzyką na żywo to już jest po prostu coś, co wykracza poza to, co możemy codziennie zobaczyć. Tata lubi podróżować, więc jak najbardziej podróże, trzeba kształcić dziecko, podróże kształcą, więc trzeba tutaj mojego podróżnika wychować. My lubimy podróżować, podróżujemy palcem po mapie, jakbyśmy była ktoś tam młodsza, to jeździliśmy częściej, teraz już rzadziej, więc jak najbardziej. Dlaczego fajnie jest podróżować? Bo widzi się dużo rzeczy i można zobaczyć coś nowego. I wszystko jest nowe. To dużo czasu wtedy się spędza z rodziną, gdzie jedziemy na Wiceckę. I gdzie tak czasami jeździsz? Tam w góry albo tam na wakacje. Ja moja ulubiona podróż, jak byłam w Egipcie. A ja jak pojechałam nad morze. I to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w tym wydaniu serwisu Echo24. Do zobaczenia już za godzinę. Dziękuję bardzo za uwagę.